Co to jest? Ale to nie ja, to samo się tak... Naprawdę, zostawiam was samych na 2 lata i dzieje się to. Może dajmy ludziom wybór? Proszę mi to sprzątnąć. Ale to naprawdę nie jest moja wina, no. Aha, żadnych wymówek. Sprzątaj ten bajzel. W tej chwili. Jak wiemy, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Oczywiście wybory nie były całkowicie wolne, były to częściowo wolne wybory. Większość miejsc w parlamencie, 299, została przyznane PZPR i partiom satelickim. Opozycja walczyła więc o 165 pozostałych miejsc, z których wygrali 161. Wielki sukces, ale z tego nie dało się stworzyć trwałego rządu. Było dużo tarć, dużo sprzeczek, jeszcze dodatkowo opozycja zaczęła rozłączać się na różne stronnictwa. W tym momencie dochodzimy do 91. Praktycznie cała Solidarność jest podzielona. Zarządzone zostają nowe wybory. Do wyborów tych staje ponad 100 formacji. W całym kraju listy zarejestrowało około 30. To trochę dużo w porównaniu z 5 z ostatnimi wyborami, prawda? Zapraszam więc was na sejmowe Battle Royale. Opowiem o rządach, które powstały podczas pierwszej kadencji Sejmu III Rzeczpospolitej. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. Po wyborach zaczęły się długie rozmowy na temat tego, kto ma stworzyć nowy rząd. Początkowo zadanie to dostał Bronisław Geremek, no i mu nie podobał. Potem prezydent Wałęsa chciał zachować na stanowisku Jana Krzysztofa Bieleckiego, który był dotychczasowym premierem. Niestety to również się nie powiodło. Na genialny pomysł wpadł więc Jarosław Kaczyński. Zaproponował na stanowisko premiera posła ze swojej partii, Porozumienia Centrum, Jana Olszewskiego. Negocjacje były długie i żmudne. W pewnym momencie Olszewski sam chciał rzucić wszystko w cholerę i pojechać w Bieszczady. Ale Sejm powiedział nie, działaj. Z pomocą przyszedł PSL Porozumienie Ludowe, dalej zwane po prostu PL, które zaoferowało wsparcie za kilka stanowisk. Ostatecznie rząd Jana Olszewskiego powstał 23 grudnia. Składał się on z 4 partii i dysponował siłą 114 posłów. Większość zwykła, potrzebna do przegłosowania różnych ustaw, to 231. 114 to nie jest nawet połowa tego. Próbowano rozmawiać z Unią Demokratyczną, Kongresem Liberalno-Demokratycznym, Polskim Planem Gospodarczym, który był kołem złożonym z posłów Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, którzy faktycznie chcieli zrobić coś w polityce. Ostatecznie zaczęły się negocjacje z KPN-em. Jednak żądania formacji Leszka Moczulskiego były tak absurdalne, że nawet Kaczyński się na nie nie zgodził. Jednym z punktów, który podobał mi się w rządzie Olszewskiego, był prozachodni kurs. Rozpad ZSRR pozwolił na takie działanie, a w dokumentach MON po raz pierwszy pojawiła się mowa o integracji z Zachodem, będącej strategicznym celem dla Polski. Ale oczywiście nie byłoby tak wesoło, gdyby do porady nie dołączył Wałęsa ze swoim pomysłem na stworzenie EWG, BIS i NATO BIS, czyli skupieniu wokół Polski krajów postsowieckich. Skonfliktowało to Olszewskiego i Wałęsę. Kolejną rzeczą, która stała się kością niezgody między rządem a partiami, o które chciano poszerzyć koalicję, było zastopowanie prywatyzacji. Ostatecznie narodził się nawet konflikt między Olszewskim a Kaczyńskim, który był prezesem Porozumienia Centrum, partii, z której wywodził się Olszewski. Animozje nasilały się coraz bardziej, tarcia w koalicji były praktycznie codziennością. Punktem kulminacyjnym był wniesiony 28 maja projekt ustawy lustracyjnej, zaproponowany przez Janusza Korwin-Mikkego. Była to ustawa, według której minister obrony narodowej miał do 6 czerwca 1992 roku ujawnić listę byłych agentów SB i UB. Protestować zaczął prezydent, który od razu domagał się natychmiastowego odwołania premiera. O to samo starała się Unia Demokratyczna parę dni wcześniej. Wniosek prezydenta Rzeczypospolitej o natychmiastowe odwołanie Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. O nocy teczek 5 czerwca zrobiło się dość głośno. Według Jana Olszewskiego była to zmowa byłych agentów SB i UB, by obalić rząd. I taki sentyment został przedstawiony w filmie Jacka Kurskiego Nocna zmiana. Właściwie tak się doszło do wniosku, że można nawet w tej chwili powołać premiera na wezwanie porozumienia dżentelmeńskie, żeby na tydzień był premierem. W ciągu tygodnia uporozumienie Wy nie wiecie, jak daleko oni są. Tak, nie wiem, tak właściwie.
Błyskawicznie, natychmiast dzisiaj. To jest trochę gangsterski. Tak naprawdę wotum nieufności ukazywało słabą pozycję koalicji popierającej rząd Olszewskiego. Niektórzy publicyści mówią o irytującej legendzie marnego rządu. Prezydent postanowił przekazać urząd premiera Waldemarowi Pawlakowi z PSL. Niestety w ciągu 31 dni nie udało mu się zebrać odpowiedniej większości w Sejmie. Z tego powodu zaczęto szukać nowego kandydata na premiera. Ostatecznie osobą taką została Hanna Suchocka, wywodząca się z Unii Demokratycznej. Z poparciem Polskiego Planu Liberalnego udało im się stworzyć w miarę stały sojusz. Koalicję dopełniało Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe i Porozumienie Ludowe, które od samego początku sprawiało problemy. Ta szeroka koalicja dysponowała chwiejną siłą 173 głosów. Oprócz tego problemem nadal były tarcia wewnętrzne, głównie powodowane przez Porozumienie Ludowe. Rząd ten trwał od lipca 92 do maja 93. Ekipie Suchockiej nie udało się za wiele osiągnąć. Za rządów Suchockiej udało się wprowadzić tak zwaną małą konstytucję, czyli ustawę, która nadpisywała konstytucję PRL. W trakcie tej kadencji próbowano stworzyć komisję, która miała zająć się projektem nowej konstytucji. Niestety nie udało się tego zrobić. Właśnie ze względu na tarcia i duże rozdrobnienie. 28 maja rząd Suchockiej dostał wotum nieufności. Wałęsa zadziałał i zgodnie z małą konstytucją nie przyjął dymisji Suchockiej. Zamiast tego rozwiązał Sejm. Przez parę miesięcy do jesieni 93 nie mieliśmy tak naprawdę funkcjonującego Sejmu, a rząd był tak naprawdę tylko na papierze. Z tego też powodu we właściwej konstytucji znalazły się zapisy o tym, że prezydent nie zrywa Sejmu, lecz skraca jego kadencję. Co zdarzyło się na przykład w 2007 roku. Bardzo chciałbym zagłębić się bardziej w partie, które startowały w 91, bo tak jak mówiłem, do Sejmu dostało się ich aż 29. Startowało ponad 100. Na pewno za jakiś czas pojawi się film, w którym będę roztrząsał właśnie to, co tam się działo. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Rubik.